Witam Was, moi kochani. Ja dzisiaj się wziąłem, dzisiaj mam trochę takiego luzu, czyli po prostu gdzieś tam klienci sobie pojechali na wakacje, a ja wziąłem się po prostu za znowu trochę remont moich klocków, przepraszam, hamulców. No i słuchajcie, wytargałem, żeby Wam pokazać, o zobaczcie, tłoczki z moich zacisków, one tak wyglądają, są po prostu bardzo, bardzo skorodowane i po prostu one sobie stały, przez co klocki, słuchajcie, się bardzo, bardzo zniszczyły, zapalę światło, bo słabo mi widać. Doprowadziło do tego, że klocki, zobaczcie, jak wyglądają, praktycznie blacha się zrobiła i one jeszcze były nierówno brane, także zobaczcie, z jednej strony ten klocek, on jest po prostu tak zjechany, że niemożliwością. Także jedna strona po prostu była tak zniszczona, że tam niewiele z niej zostało i to, co ja robię teraz, po prostu powyjmowałem te gumki z mojej glądającej gumki z zacisków. No i generalnie roboty dalej trwają. W tej chwili ja sobie ściągnąłem zaciski. Ja zaraz Wam to pokażę, więc wytłumaczę, jak to wszystko wygląda. To jest tak jak auto mało jeździ zimą, no to po prostu się zaczyna psuć i tak dalej. Auto musi jeździć, żeby było w pełni sprawne, także ja sobie pozamawiałem różne zestawy gumek, słuchajcie, w tym są też takie gumki, zobaczcie, na prowadnicę, o nie wiem, czy widzicie, ja sobie to też wymienię, założę nowe te prowadniczki. No i aha, i tych odpowietrzników to ja chyba nie będę wymieniał, bo one u mnie są w takim dobrym stanie, a co oryginał, to oryginał, ja tego ruszać nie będę. Zobaczę, ja po prostu te gumki sobie powymieniam. To jest gumka na ten tłoczek mniejszy. Także tak tłoczki wyglądają, zobaczcie. W moim Ducato są zaciski dwutłoczkowe. Także ten tłoczek, on mniej więcej chodził. Chował się tutaj, nie wiem, widzicie, do tej linii. I ja go sobie zrobiłem tak, że po prostu nie zakładałem gumki, tam trochę przejechałem i już zobaczcie, jak zaczął korodować bez osłony, także to nie było sensu. Wyciągnąłem też ten tłoczek, ten węższy. On jest w miarę dobrym stanie, ale ja mam nowe tłoczki, także założę chyba tłoczki obydwa nowe do tego, słuchajcie, założę nowe gumki i myślę, że będzie po prostu ok. Także przy zmianie, słuchajcie, w ogóle przy zmianie tych gumek, no to trzeba uważać, żeby to po prostu gdzieś Wam to nie pouciekało, bo mi gdzieś niestety pouciekało. Także mam jeszcze, ja tych zestawów Max Geara, słuchajcie, mam, zamówiłem trzy komplety, z tego co widzę. Jeden komplet to jest tak, takim właśnie w takim pudełeczku, o jest, zobaczcie, jest uszczelka na ten o-ring, na ten, o widzicie, na ten tłok mały, i jest o-ring na
na ten tłok duży. Na ten mały on trochę taki luźnowy mi się wydaje jest, także tak trochę mi to dziwnie to. Także no jest trochę luźny. Także z tymi gumkami no to tak jest różnie jak widzicie. Moje zaciski one nie leciały, nie przeciekały, więc ja sobie pewnie te o-ringi nie będę ich w ogóle ruszał. To co zrobię, po prostu wymienię sobie te osłonki na tłoczkach. Osłonka, słuchajcie moi oglądający, działa tak, że jak chcecie założyć tą osłonkę, no to musicie sobie ją po prostu o, w ten sposób przełożyć na tłoczek. O, widzicie, w tej chwili on ta tutaj flansza, ona sobie musi osiąść tutaj w tym. On trochę o, taki luźnawy jest, także kurczę, to też jest coś. Też jest coś nie halo. Także z tymi osłonkami to też trzeba, słuchajcie, uważać. Wydaje mi się, że chyba trochę. Nie, to tutaj sobie wciskamy, widzicie? Tą stroną wciskamy sobie do zacisku, układamy, a tą stroną po prostu sobie potem zostawiamy, żeby nasz tłoczek sobie pracował w osłonie. Tu jest coś taki luźnawy. No tak to jest z tymi zamiennikami, powiem wam, że to nie wszystko niestety zawsze pasuje. Także to trzeba z tym sobie. O, mamy jeszcze jedną gumkę. Także ten o-ring, on musi, słuchajcie, tutaj pracować sobie pewnie i musi być szczelny, bo jeżeli coś wam to będzie tutaj, będzie taki luźnawy, no to będzie wam to po prostu przeciekać. Także nie jest to zawsze takie proste, taka regeneracja zacisków, jak to mogłoby się wydawać. Trzeba zawsze coś tam kombinować. O, także niby miało być ok, a jest tak średnio. Także mam nadzieję, że ten zacisk, który ja wczoraj zrobiłem prawy w bokserze, on nie będzie mi przeciekał. No bo jeżeli tak będzie, no to po prostu będzie mała kicha. Także jak zakładacie, słuchajcie moi oglądający, na tłoczek gumkę, no to musicie ją tak rozciągnąć po prostu sobie. No nie wiem, czy to widać. Musicie ją rozciągnąć i o, i ona wam wskoczy mniej więcej. O, widzicie, o, ona musi tak sobie wskoczyć. I tą część po prostu sobie, tą część będziemy zakładać do zacisku. Ja najpierw te zaciski sobie po prostu oczyszczę. Tu mam nowe tłoczki i te tłoczki będę sobie montował, także tych starych nie będę tutaj stosował. Zrobię to po prostu, zobaczcie, jak do zakładania po prostu przesuwamy sobie tą gumkę. Tak, żebyście tutaj mieli pole manewru. O, w ten sposób.
No i potem tą stroną sobie to będziemy do zacisku pakować. Także tak to wygląda. Mamy cienki, ten węższy, cięższy tłoczek i mamy ten grubszy tłoczek. Także tłoczki, zobaczcie, one są ładne, nic nie prasowane, taką mają ładną powierzchnię. No i w zestawie też jest taka saszetka ze smarem, a to po to, że po prostu jak przed włożeniem tłoczka, to trzeba nasmarować, przesmarować to dobrze, żeby to Wam dobrze, słuchajcie, weszło. No i ten gruby to samo, słuchajcie, po prostu nakładamy go sobie w ten sposób. Trzeba go dobrze rozcapierzyć, żeby on nam wszedł. To nie jest takie wcale proste. Trzeba go dobrze rozcapierzyć, żeby po prostu sobie wszedł. O, widzicie, i on już sobie złapał tutaj troszeczkę ten rant, i w tym momencie jak będzie pracował w zacisku, no to już ta część, ona będzie osłonięta i tutaj żaden brud nam się praktycznie nie dostanie. Także do zakładania musimy go sobie po prostu pociągnąć dalej, tą gumę. O, w ten sposób, zobaczcie. I sobie założyć na nasz tłoczek. Oczywiście przed wciskaniem do zacisku to tutaj sobie posmarujemy, żeby to sobie wszystko ładnie chodziło. Zobaczcie, zacisk mam ściągnięty i to, o czym ja wam mówiłem. Tutaj te krawędzie, nie wiem, czy dobrze widzicie, to sobie trzeba dobrze spsikać jakimś środkiem odrdzewiającym, to dobrze sobie wyczyścić tutaj te całe tutaj krawędzie z rdzy, żeby po prostu wam potem, słuchajcie, ładnie ta guma tutaj z tłoczkiem weszła. Także zacisk już dosyć długo wisiał, a jeszcze tam coś widzicie, coś tam się zbiera, jakiś, o, jakiś taki, widzicie, o, syf rdzą. Te o-ringi ja po prostu je wyciągnę i tylko ja sobie tutaj przeczyszczę płynem, żeby to miało ręce, nogi. To widzicie, jest jeszcze pozostałość starej gumki, także ja to sobie to wyciągnę, żeby słuchajcie, to wszystko sobie oczyścić. Rozstawię, słuchajcie, statywik, żebyście do w miarę dobrze widzieli. Może w ten sposób. Jak słońce świeci, to ja, słuchajcie, słabo widzę, jak to wygląda. O, teraz chyba to lepiej. Tak, żeby ten zacisk, słuchajcie, to musimy sobie wszystko to ładnie wyczyścić. Dobrze tutaj te wszystkie brudy te brudy wydostać dookoła, żeby to nam potem nie blokowało, jak będziemy, słuchajcie, osadzać naszych gumek.
Także zacisk warto sobie tam położyć mniej więcej, słuchajcie, na tarczy hamulcowej. A nie wiem, na ile to widać. Widać chyba. No i teraz możemy sobie próbować, słuchajcie, wyciągnąć ten o-ring, który tutaj jest. Tak delikatnie, jak chcecie to użyć, to delikatnie, żeby go po prostu nie uszkodzić. O, wyciągamy ten o-ring sobie. No i zobaczcie, tutaj też pod nim jest taki trochę syf, więc to trzeba będzie po prostu wszystko. O, mamy, widzicie, ten o-ring jest taki pordzewiały. Ten duży pewnie wymienię, a ten mały zostawię, bo tak jak wam pokazywałem, on ten zamienny jest jakiś taki luźnawy. Także teraz sobie musimy wydostać tam, słuchajcie, tą gumkę osłaniającą, która tu jest. Ono, widzicie, jest, ja już ją przerwałem. To wszystko jest, słuchajcie, po latach zżenione, więc trzeba trochę cierpliwości, żeby to wszystko wydostać. Także zobaczcie, udało mi się troszkę podważyć tutaj to łoże tej gumki osłonowej. No, musimy delikatnie ją wyciągać. Możemy sobie trochę pomóc. Słuchajcie, WD psikniemy, nie WD, tylko jakiś tam odrdzewiaczem. WD będzie pewnie za słaby. Także popsikamy sobie, widzicie, po to, żeby nam tutaj spenetrowało to wszystko. Trochę odczekam, żeby to mi ładnie odrdzewiło środek, i potem pokażę, co dalej. Także zobaczcie, gumkę. No dobrze, bo gumkę wyciągnąłem. Zobaczcie, ile tutaj rdzy jest. Nie wiem, czy to dobrze widać. O, w ten sposób. To wszystko tutaj przerdzewiałe było. Także zobaczcie, ile tutaj rdzy. Także to wszystko sobie trzeba ładnie oczyścić. Czy jakiś mały śrubokręt. Może być taka jakaś tam próbówka, i po prostu sobie to całe łoże dokładnie trzeba, słuchajcie, moi kochani, obczyścić. Tak obczyścić, żeby potem wam. No, tutaj pełno syfu jest, widzicie, także tak dookoła, jedną i drugą, żeby potem gumki nam ładnie tutaj się wpasowały. I po obczyszczeniu zaraz będę przystępował do montażu. A jeszcze oczyścimy sobie potem te cylindry. Także jeszcze raz tutaj psikniemy. Gumki pościągałem, widzicie, także znowu poczekam trochę, jak to wszystko sobie przeżerę. Wytrę potem tutaj na sucho, obsikam, i myślę, że będzie można, słuchajcie, powoli montować nasze tłoczki. Także teraz sobie wypsikam, zobaczcie. Trochę odjadę z telefonem, żeby tutaj
Aparat się nie za bardzo jara. Także tłoczki mamy, zobaczcie, tłoczki mamy oczyszczone, tutaj nie wiem czy tam widzicie, są takie smugi, ja to zaraz papierem takim bardzo, bardzo gładkim troszeczkę oczyszczę, bo tutaj są takie znaki, które po prostu będą powodować korozję na tych cylinderkach, jak widzicie, także to musimy sobie ładnie wyszlifować, no i dopiero potem dopiero będziemy zakładać nasze tłoczki. Także tak wyglądają, zobaczcie, już tłoczki zamontowane. Tutaj położyłem założone gumki, wciśnięte tłoczki. Także ja nie pokazywałem tego, słuchajcie, podczas roboty, bo trochę trudno trzymać kamerę, ale mniej więcej tak to powinno wyglądać. Także nowe tłoczki oczyszczone, wszystkie cylinderki można sobie w tej chwili już powoli składać. Zacisk. Oczywiście tutaj wszystko musi być w miarę czyste i w miarę suche, żeby to wszystko pracowało ok. Także zobaczcie, kochani, tak wygląda według mnie mniej więcej regeneracja zacisków i wszystkich tłoczków, gumek. Tak to wygląda, ja tak to robię. Oczywiście możecie się tym posiłkować, no ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest jakiś tam super hiper profes, bo ja nie jestem ani TVN Turbo, ani warsztat taki profesor, po prostu pokazuje, jak ja to zrobiłem. Także trzeba było to zrobić, bo po prostu te hamulce one sobie już tak stały dęba tak porządnie. Także tak wyglądają klocki, zobaczcie, jaki to tylko praktycznie blacha została tutaj z jednej strony. Drugi klocek gdzieś tutaj go też mam, jest trochę lepszy, ale on jest taki, nie wiem czy dobrze widać, on jest, słuchajcie, przekoszony, dlatego że jeden tłok pracował lepiej, drugi stał prawie że dęba, no i tam gdzie stał dęba, to jest po prostu ten klocek przekoszony. Tak to wygląda w praktyce. Zanim dobrałem klocki, to ja zrobiłem taką trochę rzeźbę, sobie takie blachy, widzicie, wyciąłem. No i żeby jakoś tam jeździć, no to po prostu to było tak razem złożone. No zobaczcie, taka fajna rzeźba. I to było dopasowane pod klosek, o widzicie, dopasowane, no i po prostu wycięte, tak żeby można było to autko dostawcze użytkować. A tak wygląda, zobaczcie, tak wygląda tarcza i ona no też będzie jakoś tam hamować. Nie jest jakaś tam bardzo cienka, widzicie? Jest dosyć gruba. No ale dlatego, że auto to ono więcej stoi niż jeździ, no to zobaczcie, jak to jest korodowane. Dlatego trzeba było to po prostu te tarcze wywalić i postawić nowe. No i przy okazji zrobić te zaciski, tak jak tam pokazałem wam.
W zakresie do. Jeszcze jedna taka uwaga. Jeżeli myjecie zaciski, to można je umyć też tym płynem hamulcowym. Oblać, ja to robiłem WD, nie WD-40, ale takim odrdzewiaczem. Tam psikałem i czyściłem ten środek. No i troszeczkę takim miałkim papierem to wszystko przejechałem, żeby to było gładkie i żeby z tym nie było problemu. No i teraz jak wyglądały, słuchajcie, mniej więcej tłoczki w naszych zestawach. One były, zobaczcie, tak ładnie skrodowane. Dokładnie, dlatego ja już tego nie rzeźbiłem, nie szlifowałem, bo gdybym ja to zaczął szlifować, to prawdopodobnie gdzieś zacząłby płyn tutaj na tej powierzchni, gdzie chodzi ten tłok w o-ringu. Nie wiem, czy ja to wam pokażę, czy będę miał taki o-ring. O, to one sobie chodzą tutaj w o-ringu. Ten o-ring jest montowany w zacisku, w cylinderku, no i on sobie tutaj chodzi. Jeżeli tutaj zaszlifujemy i to nie będzie takie równe, no to za jakiś czas będą po prostu pojawiać się wycieki na cylinderku. Tak to mniej więcej, słuchajcie, moje kochanie, wygląda. Ten drugi zestaw drugiego, ten drugi cylinderek jest mniej więcej w miarę ok, on tak wygląda. Pracują dwa, czyli mniejszy i taki gruby. I on jest taki, no, praktycznie on by się tutaj jeszcze nadał. Więc go nie wyrzuciłem. Także tak wygląda jedna strona. Druga strona też zażarta, muszę wam powiedzieć. O, tak wygląda cylinderek grubszy. A tak wygląda cylinderek cięższy. Ja je troszkę oszlifowałem, więc no nie jest źle. Ten cienki mógłby być, prawda? Ma tylko tutaj taki na tej koronie taką rdzę. To też można by jakoś tam przyszlifować i pewnie by sobie to moje glądające latało. Także to taka niby głupota, a roboty dosyć sporo przy tym. No i taka satysfakcja jest, że zrobiło się samemu i to lata. No i oczywiście, słuchajcie, kochani. O, tutaj mam o-ringi. O, tu jest właściwy o-ring, zobaczcie. O-ring sobie tak lata. On jest montowany, o widzicie, tutaj na cylinderku i tutaj jak cylinderek sobie pracuje, wpycha, wypycha, to ten o-ring go tutaj uszczelnia, żeby płyn nam się nigdzie nie wydostawał i nie było przecieku. No i oczywiście, tak mówiłem, te wszystkie gumki pyłowe trzeba sobie zakładać, bo jeżeli gumka wam się uszkodzi, no to to potem mamy taką sytuację jak tutaj, że to wszystko rdzewieje i staje dęba. Także tak to, słuchajcie, moi kochani, wygląda. Chyba długi odcinek się zrobił, tak mi się wydaje, o regeneracji zacisków hamulowych. Słuchajcie, jak wam się podobało, to dajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał, polecajcie, lajkujcie, wspierajcie, tam jest ten przycisk taki do wspierania pod filmem. I trzymajcie się, na razie, hej.